środę 8 marca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbyła się gala finału konkursu fotograficznego Kolory smutku, odcienie radości, uchwycone w obiektywie, emocje w fotografii. Mamy dziś piękny dzień, kiedy możemy się zatrzymać. Po prostu możemy potowarzyszyć młodzieży, która wzięła udział w konkursie fotograficznym Kolory radości i odcienie smutku. To już jest trzecia edycja takich działań profilaktycznych prowadzonych przez naszą poradnię. Jak to będzie wyglądać? To będzie tak, że dorośli ludzie będą musieli się za chwilę zatrzymać. To, co możemy tutaj zobaczyć na sali, to jest wystawa tych prac, które do nas napłynęły. Jesteśmy bardzo uradowani, ale też nie jesteśmy zdziwieni, bo tematyka jest bardzo aktualna i wszystkie te prace są warte wyróżnienia. Natomiast i były obrady jury i mamy konkretne wyróżnienia i nagrody dla osób, których prace po prostu wybiły się ponad stan. Będzie i śpiew, i będzie gra na skrzypcach, także artystycznie nie dość, że walory wzrokowe, to jeszcze słuchowe. Taka podstawa do tego, żeby się zatrzymać, wsłuchać. Nasza poradnia obejmuje zasięgiem 244 placówki w powiecie. Jest nas niewielu. Potrzeby rosną z roku na rok, dlatego też współpracujemy z wszystkimi instytucjami, które wspierają rozwój rodziny i pomoc dla rodziny. Staramy się też o wsparcie dyrektora Szpitala Śląskiego w otwarciu oddziału dziennego psychiatrii dzieci i młodzieży. Robimy drugie podejście, staramy się zabezpieczyć to, co w ocenie tutaj wszystkich specjalistów wymaga jeszcze pomocy, po prostu takiej pomocy, w której dorośli nie będą bezradni. Jest poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży, natomiast nie ma oddziału. Jest zapotrzebowanie i jest taka luka, której nie, jakby już na przekierowaniu ona nie działa, więc musimy uruchomić coś skutecznego, żebyśmy właśnie jako dorośli nie byli bezradni. Chciałam jeszcze podziękować bardzo staroście cieszyńskiemu za objęcie patronatem tego ważnego, profilaktycznego działania poradni. Chciałam podziękować pani Beacie Szymańskiej, pani inspektor Biura Promocji Zdrowia za bardzo dobrą współpracę, taką dynamiczną i to, że mogliśmy bardzo szeroko podziałać w powiecie w tym temacie, że konkurs nie jest w wąskim gronie, ale rzeczywiście jest dla szerokiego ogółu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.